Otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Jarmuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Serdecznie witam panów radnych. Witam panią przewodniczącą Rady Osiedla, jak również panią Sołtys. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam Państwu porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 łamane przez 14 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku. Punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Punkt ósmy przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Adamówka. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Adamówka za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla pana wójta gminy Adamówka za 2022 rok. Punkt jedenasty podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla pana wójta gminy Adamówka. Punkt dwunasty podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 2 łamane przez 15 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Adamówka. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Krasne. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Adamówka na lata 2023-2030. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Adamówka. Punkt 17. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 18. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponowałbym, aby punkt szósty, ze względu na to, że uchwała w sprawie pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego zmieniła się całkowicie, nie tylko jeżeli chodzi o zadanie, ale również jeżeli chodzi o kwotę tej pomocy, prosiłbym, żeby punkt szósty otrzymał brzmienie podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Natomiast prosiłbym o dodanie jeszcze 5 punktów porządku obrad i po punkcie 16, punkt 17, podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 1 łamane przez 3 łamane przez 98 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy Adamówka na rok 2023. W takim samym brzmieniu również punkt 19, bo chodzi o taką samą uchwałę, tylko dotyczącą innej inwestycji. I punkt 20, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic ich obwodów
od 1 września 2023 roku i punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce. I punkt 22, czyli no tak naprawdę 6 punktów porządku obrad dodajemy. Ocena, proponujemy dodanie, ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. I w związku z tym dwa ostatnie punkty, które były w porządku obrad, miałyby numer 23 sprawy różne i wolne wnioski i punkt 24 zakończenia obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Kto z panów radnych jest za zmianą treści punktu 6, jak również za rozszerzeniem porządku obrad o punkt 17, 18, 19, 20, 21 i 22 w treści przedstawionej przez pana wójta. Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Przechodzimy więc do przyjęcia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta gminy z zakresu między sesjami. Proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, od ostatniej sesji główne realizowane zadania to zadania związane z inwestycjami, dużymi inwestycjami, które mają być dofinansowane z programu Polski Ład oraz z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli chodzi o poszczególne zadania, to na takim końcowym etapie jest przetarg na budowę boiska tutaj do piłki nożnej i wraz z bieżnią lekkoatletyczną i innymi urządzeniami lekkoatletycznymi na stadionie w Adamówce. Zresztą stosowna uchwała będzie właśnie w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji przekraczających kwoty ustalone w budżecie gminy, ponieważ najtańsza oferta no, przekracza środki, które były w budżecie zabezpieczone. Drugi taki przetarg z programu rozwoju obszarów wiejskich dotyczący rozbudowy ujęcia wody w Krasnym wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków też jest na etapie rozstrzygania. Wszystko na to wskazuje, że najlepsza oferta również przekracza kwotę środków zabezpieczonych w budżecie i też
No tutaj szczegółowo będziemy mogli o tym, będę mógł o tym poinformować przy podejmowaniu uchwały w sprawie zaciągnięcia właśnie też zobowiązania w zakresie inwestycji. No, obie te inwestycje są inwestycjami wieloletnimi, także taka uchwała tak czy inaczej byłaby konieczna do podjęcia, tylko no też nie byłoby konieczności zwiększania środków w stosunku do tych, które już w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej były zabezpieczone. Kolejny przetarg, który jest rozstrzygany, a którego procedowanie pewnie będzie się przedłużać ze względu na to, że wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę zakresu inwestycji. Chodzi o projekt, który pierwotnie zakładał rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wraz z budową instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii przy stacji uzdatniania wody. Chcę powiedzieć, że no stacja uzdatniania wody, przepraszam, stacja, nie stacja uzdatniania wody, tylko oczyszczalnia ścieków w Adamówce, bo przy stacji uzdatniania wody już mamy instalację fotowoltaiczną. Natomiast oczyszczalnia ścieków w Adamówce jest takim obiektem, który pochłania ponad 1/4 wszystkiej energii zużywanej przez obiekty, które są własnością naszej gminy. Stąd no, budowa tej stosunkowo dużej, bo 200-kilowatowej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o pojemności 300 kWh no, ma bardzo mocne uzasadnienie. I ostatecznie z tego projektu tylko to będzie realizowane, ponieważ na tą część, nazwijmy to kanalizacyjną, brakuje środków i no w przetargu mieliśmy takie oferty, które no powiedzmy przy powtarzaniu tego przetargu bez zmiany zakresu no raczej nie dawałyby szans bez na zrealizowanie tego bez znacznego wzrostu środków z budżetu gminy. Stąd koncentrujemy się tutaj na właśnie tej instalacji fotowoltaicznej i tym magazynie energii. Zresztą będzie tam też budowana stacja transformatorowa i tutaj ten magazyn energii pozwalałby w okresie od tak kwietnia do października w zasadzie mieć niezależność energetyczną, ponieważ energia wyprodukowana w dzień i zgromadzona, zasilająca ten obiekt, tą oczyszczalnię ścieków i nadwyżka odprowadzona do magazynu energii pozwalałaby całodobowo korzystać z energii, która jest właśnie wytworzona przez instalację fotowoltaiczną. Natomiast w okresie, kiedy produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest nieduża, no szczególnie w okresie zimowym, wówczas magazyn energii pozwalałby na pobieranie energii z sieci w godzinach, kiedy ta energia jest tańsza. A tylko powiem, ze względu na to, że będziemy mieć transformator, to będziemy korzystać z energii pobieranej na średnim napięciu.
Także ta inwestycja będzie po prostu wymagała też no, cierpliwości, jeżeli chodzi o podpisanie umowy z wykonawcą, dlatego że my musimy uzyskać zgodę od decydentów Polskiego Ładu na zmianę zakresu. Ale taką zgodę na zmianę zakresu uzyskaliśmy w ostatnich dniach na zadanie budowa oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy i dzięki temu będziemy mogli powtórzyć przetarg na właśnie to zadanie. No i miejmy nadzieję, że tym razem te oferty będą prawidłowo złożone, ponieważ w poprzednim przetargu korzystna cenowo oferta no nie została w prawidłowy sposób podpisana, natomiast druga oferta znacznie przekraczała wartość środków zabezpieczonych z Polskiego Ładu i w budżecie naszej gminy. Jesteśmy też na ostatnim, można powiedzieć, etapie uzupełniania wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi Krasne-Capłapy-Pawłowa i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa z marszałkiem na dofinansowanie przebudowy tej drogi. Natomiast ta przebudowa byłaby realizowana w roku 2024. Myślę, że to są takie najważniejsze sprawy. O innych jakichś takich bieżących, drobnych myślę, że nie ma sensu mówić. Tak. A gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie informacji. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę żadnych pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Więc jeżeli chodzi o tą uchwałę, to tak jak wspomniałem, pierwotnie miała tylko ona zmienić nazwę realizacji zadania. Niemniej jednak, ponieważ w ostatniej chwili no jeszcze nie został rozstrzygnięty przetarg, tylko wpłynęły oferty i kwota najtańszej oferty przekracza o ponad 200 tysięcy kwotę zakładaną. Stąd uchwała również zmienia się w zakresie wysokości środków. I udziela w paragrafie pierwszym udziela się z budżetu gminy Adamówka w 2023 roku powiatowi przeworskiemu pomocy finansowej w kwocie 749 tysięcy złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej numer 1551R Majdan Sieniawski-Pawłowa. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Adamówka a powiatem przeworskim i do zawarcia umowy upoważnia się wójta gminy Adamówka i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka, a w paragrafie czwartym uchyla się uchwałę numer 3/14/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi przeworskiemu. No i uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 4/20/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie radni, macie przed sobą projekt uchwały. On już wygląda inaczej niż ten projekt, który był wczoraj na komisjach. A jeszcze tutaj moje błędne założenia co do zabezpieczenia środków na drogę. Pani skarbnik mi w ostatniej chwili wyperswadowała, w związku z tym jeszcze będzie jedna zmiana, tak żeby nie było zagrożenia, że któraś z tych uchwał może zostać przez nadzór uchylona. W związku z tym ja po prostu, no nie było już czasu, żeby tą ostateczną wersję wydrukować. Ja państwu będę zwracał szczególną uwagę na kwoty, które się zmieniają w stosunku do tego, co macie państwo przed sobą. Więc w paragrafie pierwszym w budżecie gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany. I w punkcie pierwszym zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę, i tu jest kwota inna, wyższa o 107 540 zł, bo tyle więcej musimy dołożyć w stosunku do tego, co było zakładane do tej drogi. Czyli jest to kwota 444 449 zł i 80 groszy. I z tego dochody bieżące pozostają bez zmian, czyli w wysokości 36 909 zł i 80 groszy. I pochodzą one ze środków na refundację poniesionych kosztów w 2022 roku w związku ze zrealizowaniem zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 3071 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 3533 zł i 80 groszy. Odpłatność uczestników dziennego domu pomocy czy pobytu, Ciepliczanka w gminie Adamówka 19 100 zł i dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 11 205 zł. I dochody majątkowe zwiększamy o kwotę też wyższą, o te 107 540 zł i te dochody majątkowe wynoszą 407 540 zł, w tym wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminy Adamówka 127 540 zł, dotacja na budowę zbiornika wodnego służącego małej retencji 50 000 zł, środki z nadleśnictwa Sieniawa na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych 150 000 zł. Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Adamówce 80 000 zł. I zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 120 000 zł. Z tego
dochody majątkowe o kwotę 120 tysięcy złotych, w tym dotacja z powiatu przeworskiego na realizację projektu pod tytułem dowóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Adamówka do placówek rehabilitacyjnych 120 tysięcy złotych. No to jest to, co zostało zaakceptowane na wczorajszych komisjach. I w paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1 409 633 zł 80 groszy i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199 633 zł 80 groszy, w tym opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie projektów. Tutaj ten projekt dotyczy właśnie tego, co mówiliśmy, wymiany wodomierzy z tych wodomierzy skrzydełkowych na wodomierze elektroniczne ze zdalnym odczytem i projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Cyfryzacja. I opracowanie tego wniosku 20 tysięcy złotych, to opracowanie tego wniosku w przypadku, kiedy otrzymamy dofinansowanie, będzie kosztem kwalifikowanym, czyli uzyskamy na to dofinansowanie. Remont dachu na ujęciu wody w Krasnym 25 tysięcy złotych. Remont dachu na świetlicy osiedlowej w Adamówce 25 tysięcy złotych. Wydatki na przeprowadzenie gminnego ćwiczenia obronnego 2 tysiące złotych. Zakup wyposażenia, remont pomieszczeń dydaktycznych i szatni w Szkole Podstawowej w Majdanie Sieniawskim 35 tysięcy złotych. Zakup i montaż wyposażenia do stołówki i jadalni przy Szkole Podstawowej w Majdanie Sieniawskim 27 tysięcy złotych. Wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie artykułu 9 z indeksem 3 ustęp 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3533 zł 80 groszy. Realizacja projektu pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka 19 100 zł. Utrzymanie zieleni na terenie gminy 15 000 zł. Realizacja zadania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 13 000 zł. Wydatki majątkowe, tutaj jest zmieniona kwota, stanowią wartość 1 210 000 zł i składa się na to budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji 60 000 zł, dotacja celowa dla powiatu przeworskiego na realizację zadania ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej numer P1551R Majdan Sieniawski Pawłowa 749 000 zł. Przebudowa drogi gminnej na działce numer ewidencyjny 198 w miejscowości Dobcza 133 tysiące złotych. Będzie to droga realizowana właśnie z dofinansowaniem z nadleśnictwa Sieniawa. Przebudowa drogi gminnej na działce numer ewidencyjny 80 w miejscowości Adamówka 168 tysięcy złotych. Będzie to kontynuacja tej drogi, która jest w Adamówce w takiej drogi asfaltowej, przedłużenie do lasu i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Adamówce 100 tysięcy złotych. Po stronie dochodów tam 80 tysięcy złotych jest dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1 085 184 zł. I z tego wydatki bieżące o kwotę 740 184 zł, w tym dotacja celowa dla powiatu przeworskiego na realizację zadania remont drogi powiatowej numer P1551R Majdan Sieniawski Pawłowa.
641 460 zł. No ponieważ teraz ta dotacja będzie przeznaczona na właśnie wydatki majątkowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Adamówce 34 724 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z przeprowadzeniem gminnego ćwiczenia obronnego 2000 zł. I wynagrodzenie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Majdanie Siniawskim 62 tysiące złotych. I wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 345 tysięcy złotych, w tym przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 150 tysięcy złotych i zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Adamówka do placówek rehabilitacyjnych 195 tysięcy złotych. I w paragrafie trzecim, zgodnie z artykułem 9 z indeksem 3 ustęp 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłaty z tytułu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu i po stronie dochodów i wydatków jest to kwota 3533 zł i 80 groszy. I szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załącznikach do uchwały i wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i wejdzie w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do zmian w budżecie, to proszę bardzo. Ja może dodam, że obradujące komisje stałe pozytywnie zaopiniowały przedstawioną przez pana wójta uchwałę. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4/21/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Więc ja mam taką propozycję, no jeżeli są jakieś pytania co do raportu, natomiast ja od siebie chciałbym zaznaczyć, że w roku 2022 no myślę, że na taką skalę to po raz pierwszy doszło, czy ujawniła się aktywność organizacji pozarządowych, które no, prowadziły różnego rodzaju działania ze środków, które pochodziły spoza budżetu gminy Adamówka. Bo owszem, organizacje pozarządowe działają od dawna, natomiast no, na tak dużą skalę, bo oczywiście też zdarzała się realizacja projektów spoza budżetu gminy, ale ten rok był, no można powiedzieć, wyjątkowy. Jeżeli ktoś zwrócił uwagę na to, co pisze na stronie 25 tego raportu, to jeżeli sobie podsumujecie, to wartość zrealizowanych zadań, które no były na rzecz, prowadzone na rzecz środowisk, w których te organizacje działają, jest naprawdę imponująca, bo sporo przekracza 100 tysięcy złotych. A wiemy, że jak
bardzo trudno byłoby taką kwotę znaleźć w naszym budżecie. Także to na pewno jest warte podkreślenia. Jeżeli są jakieś pytania, dziękuję, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Rzeczywiście dokumenty otrzymaliśmy wcześniej. Każdy z państwa mógł się z nimi zapoznać. Jeżeli jest tam jakaś niejasność dla państwa, a ktoś chciał pytać o to, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że jest wszystko jasne w sprawie raportu. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Adamówka za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Tutaj też, tak jak i w przypadku raportu, no może chciałbym zwrócić uwagę na pewne takie istotne i ciekawe rzeczy, które zdarzyły się powiedzmy w tej sferze finansowej, jeżeli chodzi o budżet naszej gminy. Więc przede wszystkim udało się sfinansować koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami z opłat od mieszkańców. To po raz kolejny, drugi rok z rzędu, i na pewno tutaj zawsze ma wpływ zwiększona ściągalność. Myślę, że jest to bliskie 100%, a chociaż jeżeli chodzi o zaległości, to one w tej dziedzinie występują. Natomiast myślę, że ważne, że jesteśmy blisko tego, żeby wszyscy mieszkańcy składali deklaracje śmieciowe. Na pewno w tej gospodarce odpadami ciągle jest dylemat, czy nie objąć też nieruchomości, które są niezamieszkałe, bo tutaj też na pewno dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Natomiast jeżeli chodzi o taką, można powiedzieć, typową działalność gospodarczą gminy, bo na pewno tutaj można zaliczyć do tego zaopatrzenie w wodę i odbiór i unieszkodliwianie ścieków, to w tych dwóch rodzajach naszej działalności, jeżeli chodzi o wodę, to możemy się pochwalić tym, że mimo niskich cen mamy po prostu znacznie większe wpływy z tytułu sprzedaży wody niż koszty funkcjonowania tego systemu. Chociaż musicie też panowie zdawać sobie sprawę z tego, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wszyscy pracownicy, czy to zajmujący się eksploatacją wodociągu, czy też obsługą sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, jak również związani z gospodarką leśną, oni wszyscy są w urzędzie. Wydatki ponoszone są z wydatków, wydatki na ich wynagrodzenia i wszystkie świadczenia, jakie pracownikom przysługują, są po prostu finansowane z tego
z tego rozdziału, gdzie jest urząd gminy. Stąd no, pewnie tak przy analizowaniu wydatków na koszty funkcjonowania urzędu, no trzeba mieć to na uwadze. No i też troszeczkę taką lekką poprawkę brać, bo w kosztach funkcjonowania właśnie wodociągów czy kanalizacji nie ma wynagrodzeń. Dziękuję. Więc i teraz w sytuacji, kiedy jeżeli popatrzymy na właśnie wodociągi, to no jest się czym pochwalić, bo nawet gdyby tam były wynagrodzenia, to i tak wpływy będą większe, ale w przypadku ścieków i oczyszczalni to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj no, wpływy od mieszkańców nie wystarczają nawet na powiedzmy energię, materiały i jakieś usługi poza pracownikami. Także tu rozbieżność jest, można powiedzieć, kosmiczna. Dlatego też na pewno musi być rozważana kwestia urealnienia cen za odprowadzenie ścieków. Zapewne też jakiś pozytywny wpływ na to gospodarowanie w tych dwóch dziedzinach będzie miała ta wymiana wodomierzy, bo nie ulega wątpliwości, że w tym zakresie przy wodomierzach skrzydełkowych no są różnego rodzaju możliwości, a one też w większości terenu naszej gminy oznaczają no, nieprawidłowe kwoty opłat za odprowadzenie ścieków, bo przecież te wodomierze i ich wskazania są podstawą do naliczania opłat właśnie za wodę i za ścieki. Natomiast kolejna dziedzina takiej działalności gospodarczej to są lasy i one właśnie w roku ubiegłym no zapewne to, co się działo, było w roku ubiegłym było wyjątkowe. Ja cieszę się, że nam udało się ten taki boom na drewno wykorzystać, szczególnie, że wykorzystaliśmy to bez większych nakładów, ponieważ praktycznie w 100% pozyt drewna był w trzebieżach późnych, które były konieczne do wykonania, a tutaj ponoszone koszty to tylko koszty pozyskania tego surowca, ponieważ co prawda były prowadzone podsadzenia bukiem, ale na to dostaliśmy duże dofinansowanie i na dodatek ono nie pokryło nie tylko koszty tych podsadzeń, ale również no, trochę więcej środków nam z tego zostało. Natomiast jeżeli są jakieś pytania, bo no myślę, że bez sensu, jeżeli Państwo macie te sprawozdania, no jest czytanie tego, bo wiadomo, że to... Oczywiście, że tak, to sprawozdanie byśmy otrzymali dużo wcześniej, każdy z Państwa mógł się zapoznać. Gdyby były jakieś pytania odnośnie do tego sprawozdania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań, rozumiem, że jest wszystko jasne. Uchwała numer 4/22/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Adamówka za rok 2002 oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Czytamy dalej treść, czy przechodzimy? Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Adamówka za 2022 rok. O przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej poproszę, może jak można, pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jak również poproszę o wniosek. Tak, 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 bardzo prosimy. Dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu. Proszę. Thank you.
wójt gminy realizują zadania związane z wykonaniem budżetu na przestrzeni roku budżetowego 2022, kierował się zasadą celowości, gospodarności oraz przestrzegał zasad gospodarki finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych. Komisja w czasie swoich prac kontrolnych zanalizowała informacje o stanie mienia komunalnego gminy Alałówka. Ogólna powierzchnia mienia komunalnego według stanu na dzień 31.22 wynosi 1,121 Rada Gminy Adamówka. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamówka w sprawie udzielenia przedłożonym do Gminy Adamówka w związku z wykonaniem budżetu za 2022 rok. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o założeniu gminnym tekst jednolity dziennik ustaw 2023 roku do życia 40 z późniejszymi zmianami. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamówka o pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy Adamówka za 2022 rok wniosku udzielić absolutorium budżetu gminy Adamówka za rok 2022. Podpisy komisji przewodniczący Piórko zastępca Jędrzej Słonek. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii, jak również wniosku komisji rewizyjnej. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze dwa głosy brakuje, proszę sprawdzić. Dziękuję za udział w głosowaniu. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 14. Przepraszam. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Adamówka. Uchwała numer 4/24/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Adamówka na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 40. Rada Gminy Adamówka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2022 rok udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Adamówka. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały, który przedstawiłem przed chwilą. Proszę o udział w głosowaniu.
jeszcze jeden. Teraz chętnie idzie. Proszę sprawdzić jeszcze jeden głos. Dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się też 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Ja w imieniu radnych, jak również własnym, serdecznie chciałem pogratulować panu wójtowi udzielonego absolutorium, jak również wotum zaufania i życzę owocnej pracy, jak również owocnej współpracy z panem sekretarzem, z panią skarbnik, z pracownikami gminy, z panami radnymi, jak również z mieszkańcami naszej gminy na rzecz właśnie społeczności lokalnej. Gratuluję panu wójtowi serdecznie. Ja bardzo dziękuję zarówno za absolutorium, jak i za wotum zaufania. I tutaj bardzo się cieszę, że pan przewodniczący to zauważa. Co prawda to absolutorium jest udzielane wójtowi gminy Adamówka, ale na pozytywny wynik tego składa się praca wielu osób. Ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować moim najbliższym współpracownikom, czyli pani skarbnik, panu sekretarzowi, dyrektorom jednostek organizacyjnych naszej gminy. Co prawda tych jednostek organizacyjnych nie ma aż tak dużo, ale wszyscy na to pracują. I też podziękować wszystkim pracownikom właśnie też nie tylko Urzędu Gminy, ale i naszych jednostek organizacyjnych. A przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować panom radnym, bo nie można nic zrobić, jeżeli nie byłoby właśnie dobrej współpracy i akceptacji tych propozycji, które są składane, a często też, i za to szczególnie dziękuję, za pewne niedoskonałości, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem. I na pewno zdarzają się różnego rodzaju niedociągnięcia. Mogę tylko gwarantować, że nic nie jest zrobione w sposób specjalny. No a mi jest szczególnie miło, bo to 32 absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Przechodzimy do porządku obrad. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 2/15/2020 Rady Gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni, projekt uchwały otrzymali panowie przy zaproszeniu na dzisiejszą sesję, dlatego nie będę go przedstawiał. W skrócie tylko powiem, że wcześniejszy zapis w statucie gminy mówił, że wśród jednostek organizacyjnych jest szkoła podstawowa imieniem Jana Pawła II w Adamówce wraz ze szkołą filialną w Cieplicach. W związku z tym, że nie mamy już szkoły filialnej w Cieplicach, pozostaje nam zmienić treść zapisu na szkołę podstawową imienia Jana Pawła II w Adamówce. Także proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję serdecznie panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały nr 4/25/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 2/15/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu.
Zamykam głosowanie. Dziękuję serdecznie za udział w głosowaniu. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, wczoraj omawialiśmy projekt tej uchwały. Ja przypomnę tylko, że ustalili Panowie Radni skład zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. I ten skład przedstawia się następująco. Przewodniczący zespołu pan Tadeusz Stoncel, zastępca przewodniczącego zespołu pan Józef Popik i członkowie zespołu pan Jan Smyk i pan Tadeusz Goch. I proszę o podjęcie uchwały zgodnie z projektem. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 4/20/6/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze jednego głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Krasny. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie radni, jak wszyscy wiemy, stanęliśmy przed koniecznością wyboru sołtysa sołectwa Krasne. Harmonogram wyborów przedstawia się w ten sposób, żeby nowego sołtysa wybrać jak najszybciej. Wybory zostały zarządzone na dzień 30 lipca. Harmonogram poszczególnych czynności jest przedstawiony w uchwale. Proszę o podjęcie uchwały zgodnie z projektem. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4/27/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Krasne. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Adamówka na lata 2023-2030. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie radni, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, gmina ma obowiązek uchwalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Ten program otrzymali panowie radni w materiałach na sesję, więc myślę, że nie trzeba go przybliżać. I proszę o podjęcie uchwały zgodnie z projektem. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały. Numer 4/28/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Adamówka na lata 2023-2030. Proszę o oddanie głosu. Jeszcze jednego głosu brakuje, proszę sprawdzić. Proszę sprawdzić piloty, brakuje jednego głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Tak? Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamówka. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu. Panie przewodniczący, panowie radni. W ślad za uchwałą o mieszkaniowym zasobie gminy Adamówka proponuję podjąć kolejną uchwałę dotyczącą zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Adamówka. Projekt tej uchwały panowie radni otrzymali w materiałach z zaproszeniem na dzisiejszą sesję i proszę o przyjęcie uchwały zgodnie z projektem. Dziękuję bardzo. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4/29/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr 1/3/98 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. Poproszę pana sekretarza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panowie radni, w materiałach z zaproszeniem na sesję nie otrzymali panowie tego projektu uchwały, ale mieli panowie możliwość zapoznania się z nim na wczorajszych posiedzeniach komisji. Jednak chciałbym w tej uchwale wprowadzić drobną zmianę. Mianowicie w paragrafie trzecim prosiłbym o zapis: uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku, czyli o miesiąc później niż było to w projekcie, który wczoraj panowie radni otrzymali. W związku z tym, że dotychczas stawki czynszu za metr kwadratowy lokalu były ustalane na podstawie uchwały Rady Gminy, tej właśnie, która teraz utraci moc, a od tej pory w związku ze zmianami będzie to dokonywane zarządzeniem wójta. Ten okres, prawda, zanim ta uchwała wejdzie w życie, prosiłbym, żeby był ciut dłuższy, z tego względu, żeby w życie również dnia 1 września weszło zarządzenie wójta gminy. A mam takie obawy, że ten miesiąc to będzie za mało, żeby obydwa te akty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, więc tutaj prośba jest taka, żeby treść uchwały była taka, jak proponowana w projekcie, a data wejścia w życie był to 1 września 2023 roku i proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję serdecznie. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały?
Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4/30/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr 1/3/98 Rady Gminy Adamówka z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsza uchwała dotyczy budowy kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka. Jest to zadanie, które jest zadaniem wieloletnim. To znaczy w związku z terminem przetargu i przewidywanym terminem podpisania umowy będzie ono realizowane w roku bieżącym, w roku 2024 i w roku 2025. W związku z tym, my mamy na to zabezpieczone w roku bieżącym 100 tysięcy złotych. W zasadzie są to środki pochodzące tylko i wyłącznie z budżetu naszej gminy. Być może, że wykonawcy uda się zrealizować, przygotować dokumentację na realizację budowy tego kompleksu sportowego. W innym przypadku to nawet nie byłoby w tym roku żadnych płatności. Łączny koszt tego zadania to 4 250 000 zł, przy czym same roboty budowlane to wraz z projektem oczywiście to 4 200, no 50 tysięcy zakładamy na nadzór inwestorski i w związku z tym w paragrafie pierwszym Rada postanawia zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2023 w wysokości 4 150 000 zł na 2024 i 2025 rok z przeznaczeniem na realizację zadania budowa kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka. Źródłem pokrycia tego zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, będą środki z programu rządowego Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych w kwocie 3 800 000 i dochody własne gminy w kwocie 350 000 zł. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo. Rozumiem, że wszystko jasne. Przechodzimy więc do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały nr 4/31/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu.
Dziękuję bardzo. Zamykam więc głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. Poproszę również pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. W tej uchwale, ta uchwała związana jest z rozbudową ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne i Pawłowa. Jest to zadanie, które tak jak wcześniej wspomniałem, jest na etapie rozstrzygania. Chcielibyśmy bardzo, żeby te kwoty niezbędne były mniejsze i one mogą być. Niemniej jednak oferent, który złożył najtańszą ofertę na jedno z zadań, ponieważ to zadanie składa się, to znaczy to zadanie w przetargu zostało podzielone na dwa odrębne zadania. Jedno dotyczy rozbudowy ujęcia wody, drugie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. No, mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że całe szczęście, że tak to zostało zrobione, ponieważ większość oferentów składała nam oferty na jedno zadanie i tylko jedna oferta była złożona na oba zadania, ale ona opiewała na kwotę prawie 10 milionów złotych. Także maksymalna kwota, jaka będzie nam niezbędna w latach w roku 2023, to kwota 3 miliony 260 tysięcy złotych i w paragrafie drugim piszemy, że źródłem pokrycia tego zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, będą środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 3 miliony 89 tysięcy złotych, które mamy zagwarantowane umową numer 00173-65150-UM 091-0267/22 oraz wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych w wysokości 259 911 złotych i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie w sprawie projektu uchwały numer 4/32/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej kwotę ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Konieczność ustalenia tego planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka
oraz określenie granic ich obwodów od 1 września 2023 roku jest związane z tym, iż od właśnie tego 1 września 2023 roku Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Adamówce nie będzie miała filii. I w związku z tym ten plan sieci publicznych szkół wygląda tak, jak w załączniku do niniejszej uchwały. I Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Adamówce ma adres siedziby Adamówka 26 i Adamówka 180. Natomiast obwód, no tutaj już jest dużo bardziej czytelny w stosunku do tego, co było do tej pory, bo mieliśmy te przysiłki, ponieważ to różnie, różna była przynależność poszczególnych miejscowości, a tutaj jest jasna, obejmuje Adamówkę, miejscowości Adamówka, Krasne, Dobcza, Cieplice i Pawłowa. Natomiast druga szkoła podstawowa imieniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim ma siedzibę w Majdanie Sieniawskim pod numerem 197, a granica obwodu obejmuje miejscowość Majdan Sieniawski. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Może jeszcze tylko uzupełnię, że plan sieci szkół publicznych uzgadnia się z kuratorium oświaty i my stosowny dokument, stosowną akceptację projektu takiego planu sieci szkół mamy zaakceptowane przez kuratorium oświaty w Rzeszowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 4/33/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 roku. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Dziękuję za udział w głosowaniu. Stwierdzam, za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji panią Malwinę Wisiąk, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Witamy serdecznie pani dyrektor. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni. Projektu tego uchwały nie otrzymali panowie wcześniej przed sesją, dlatego postaram się go przedstawić jak najdokładniej. Mianowicie Adamowska Spółdzielnia Socjalna AS złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach projektu rozwoju ekonomii społecznej Nawigator 2 na utworzenie jednego miejsca pracy. Takie dofinansowanie zostało Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej przyznane na zasadach podobnych jak wtedy, gdy spółdzielnię zakładaliśmy, więc spółdzielnia planuje utworzyć jedno miejsce pracy i otrzyma dofinansowanie na wyposażenie tego miejsca pracy, w ramach którego planuje zakupić piec konwekcyjno-parowy elektryczny, podstawę do tego pieca oraz zmywarko-wyparzarkę i otrzyma też dofinansowanie, nasza spółdzielnia, na dofinansowanie miejsca pracy, dla którego zostaną zakupione, dokonane te zakupy, o których wspomniałem.
ale otrzymanie takiego dofinansowania w ramach wniosku potrzebuje zabezpieczenia wekslem, podobnie jak zabezpieczaliśmy tą kwotę przy zakładaniu spółdzielni. Łączna kwota zabezpieczenia wynosi 71 440 zł, bo to jest wartość otrzymanej pomocy przez naszą spółdzielnię. Poręczenie, o którym wspomniałem, obowiązuje do dnia 30 czerwca 2027 roku. Spłata ewentualnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia zostanie pokryta z dochodów własnych gminy. Poręczenie stanowi pomoc de minimis. I proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4/34. To ile razem mamy już teraz tego wsparcia tej spółdzielni właśnie, bo z tego co wiem, to albo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale... Proszę właśnie mówić do mikrofonu. Jest? Dobra. Jaka jest teraz suma wsparcia tej spółdzielni AS? Bo poprzednio też wspieraliśmy, o ile dobrze pamiętam, to około 400 tysięcy na zakup różnego sprzętu. Mogę się mylić, ale chcę to wiedzieć. Więc jeżeli chodzi o wsparcie z budżetu gminy, to wsparcie dotyczyło tylko i wyłącznie podatku VAT i była to kwota rzędu 50 tysięcy złotych. Natomiast ta kwota, o której pan mówi, i ta kwota, która jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji i ewentualnej uchwały Rady Gminy, dotyczy zabezpieczenia weksla wystawionego przez spółdzielnię na kwotę dotacji, którą utrzyma. Czyli te 400 tysięcy to było zabezpieczenie, to było poręczenie przez gminę, że w przypadku, gdyby spółdzielnia nie zrealizowała w ogóle tego projektu, to musiałaby zwrócić środki. Gdyby spółdzielnia tych środków nie mogła zwrócić, to za to odpowiada gmina właśnie do kwoty 400, tam chyba 14 tysięcy. 406,200 dokładnie. Natomiast w tej chwili spółdzielnia to wsparcie otrzymała z zewnątrz, nie z budżetu gminy. I teraz jest sytuacja dokładnie taka sama. Spółdzielnia może na rozwój, zresztą ja tu nie znam szczegółowych zasad, ale widocznie ma możliwość już teraz jako funkcjonująca otrzymać dofinansowanie do działalności, nawiasem mówiąc, na urządzenia, które ewentualnie my powinniśmy kupić na wyposażenie, bo powiedzmy sobie szczerze, gdzie one się znajdą, to wszyscy wiemy. I one, że tak powiem, wzbogacą park urządzeń, które są na naszej stołówce. I oprócz tego dostaną dofinansowanie na utworzenie tego miejsca pracy. I gdyby ten projekt zgodnie z zasadami, a on będzie musiał zachować trwałość do 2027 roku, to gdyby coś tutaj nie zostało zrealizowane tak, jak należy i całą dotację trzeba było zwrócić, no to ci, którzy udzielają dotacji, chcą gwarancji, chcą poręczenia. No w tym przypadku najlepiej, jeżeli to poręczenie dla nich udzieli gmina, bo gmina jest takim poręczycielem najpewniejszym. I to tego dotyczy. To nie jest tak, że my udzielamy wsparcia.
udzielamy wsparcia, owszem, to tak można też określić, bo dzięki temu spółdzielnia będzie mogła otrzymać dotację. Dzięki tej uchwale. Natomiast to nie oznacza, my oczywiście musimy w przyszłości też pamiętać o tym, że takie poręczenie zostało udzielone. Natomiast to ono by musiało się zamienić w środki finansowe w przypadku, gdyby spółdzielnia nie zrealizowała tego projektu. Dziękuję również. Czy są inne jakieś pytania? Proszę bardzo. Tą informację po prostu, tak, możemy uzyskać od spółdzielni. No, szczegółów nie znamy. Spółdzielnia to jest odrębny podmiot, to nie jest jednostka organizacyjna naszej gminy. Działa poza budżetem gminy. Więc dotacje mają to do siebie, że ich się nie spłaca. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby była konieczność. Znaczy, ja nawet nie wiem, w jaki sposób, no musi być zachowana trwałość projektu. Kończy się trwałość projektu, nikogo nie interesuje, co się dalej z tym dzieje. Czyli tak jak tutaj pani skarbnik powiedziała, ponieważ weksel jest do 2024 roku, czyli jeszcze przez rok no, jest. Czy jakieś inne pytania? Dłużać, ale wspomnę, że są dwie drogi. Zabezpieczenie rzeczywistych środków na zakup tego pieca i zmywarko wyparzarki lub też zabezpieczenie, prawda, takiego wsparcia wekslowego. Więc tutaj chyba ta droga jest korzystna, że ktoś to sfinansował, a my zabezpieczymy to w postaci weksla. O, dziękuję bardzo. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 4/34/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W związku z tym, że dwóch radnych wyszło, to dwóch głosów będzie brakować. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 22. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. O zabranie głosu poproszę panią dyrektor. Ewentualnie jakby były jakieś pytania może wcześniej, żeby tam panią jakoś naprowadzić, pokierować, to też prosiłbym bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o ten dokument, który Państwo macie przed sobą, ocena zasobu pomocy społecznej za rok 2022, jest to dokument, który wymaga przedstawienia na sesji Rady Gminy. Jest to sprawozdanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Centrum Usług Społecznych za rok poprzedni, które my, drodzy Państwo, składamy do 30 kwietnia
bieżącego, po następnego roku. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ocenę zasobów pomocy społecznej, to przede wszystkim jest to dokument, który zawiera informacje o danych demograficznych naszej gminy, o danych korzystających osób z pomocy społecznej i wsparcia, przede wszystkim o zasobach instytucjonalnych. Drodzy Państwo, Państwo mieliście tutaj okazję zapoznać się z tym dokumentem. Ja tylko powiem tak pokrótce te rzeczy, które są najbardziej istotne, jeżeli chodzi o nasze zasoby pomocy społecznej. Jak Państwo dobrze wiecie, tak jak też ogólny trend w Polsce wskazuje na to, również nasza gmina Adamówka przyjmuje ten trend i nasze społeczeństwo się po prostu starzeje. Jest to jasno wykazane, jeżeli chodzi o naszą ocenę zasobów pomocy społecznej. Dochodzimy już do około 25% osób, które są powyżej 60 roku życia. Drodzy Państwo, w związku z tym też wykazujemy wszelkie działania ku temu, aby właśnie tą grupę osób wspierać. Jeżeli chodzi nawet o tą grupę 65 lat i więcej, można wskazać, iż to przede wszystkim w tej grupie o ponad 100 osób jest, drodzy Państwo, więcej kobiet. Więc tak ten trend, drodzy Państwo, wygląda. Wskazać na łącznie tych osób powyżej 60 roku życia na 4229 mieszkańców jest ponad 800. I drodzy Państwo, ważną taką informacją jest to, że w związku z tym, że mamy te procesy demograficzne, których również doświadczamy i ten wzrost życia naszych mieszkańców wydłuża się, świadczymy różne usługi społeczne, które będą dostępne i dopasowane do tych potrzeb tej grupy odbiorców. I w związku z tym, i tak nawet na podstawie tej naszej oceny zasobu pomocy społecznej, drodzy Państwo, już jestem na etapie kończącym opracowania lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych, w ramach którego, drodzy Państwo, 2027 roku zaplanowaliśmy właśnie usługi społeczne skierowane do 5 kategorii grup społecznych, a przede wszystkim właśnie do osób starszych i osób niepełnosprawnych. I wskazać bym tylko chciała taką bardzo ważną rzecz, bo pewnie zastanowiliście się, jeżeli przeglądaliście tą ocenę zasobów pomocy społecznej na stronie 26, 27, drodzy Państwo, ja tu często mówię o usługach, które my świadczymy, a tam, drodzy Państwo, jest wskazane, że w 2022 nie realizowaliśmy żadnych usług opiekuńczych, nie świadczyliśmy SUO i tudzież podobne. Dlatego, drodzy Państwo, że te wszystkie działania, które robimy, są to działania ze środków pozyskanych z zewnątrz. I mogę tylko tak pokrótce powiedzieć, drodzy Państwo, że w tym momencie usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych jest 26 osób, asystentem osoby niepełnosprawnej 14 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, czyli na przykład rehabilitant albo usługi psychologiczne, ma rehabilitanta 22 osoby, usługi psychologicznego wsparcia to są też dwie osoby, które są teraz objęte takimi usługami. Mamy również, drodzy Państwo, rozwinięte usługi sąsiedzkie. Tymi sąsiedzkimi usługami objętych jest 10 osób. 55 osób, mieszkańców naszej gminy, osób w wieku 60 plus ma opaski bezpieczeństwa. Również świadczymy wsparcie, jeżeli chodzi o rodziny z dzieckiem, z tym dzieckiem niepełnosprawnym. Przede wszystkim placówka wsparcia dziennego w rodzinnym punkcie poradnictwa specjalistycznego. To jest bardzo ważna inicjatywa, jeżeli chodzi o to specjalistyczne wsparcie w punkcie, rodzinnym punkcie poradnictwa specjalistycznego, dlatego że, drodzy Państwo, zainteresowaniem tego punktu, przede wszystkim z indywidualnym wsparciem psychologicznym, logopedycznym, cieszy się około 30 osób. Wskazać należy, że też tutaj w ramach tego rodzinnego punktu nie tylko korzystamy ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także z dotacji celowych państwa, w zależności od uposażenia finansowego danej rodziny. Drodzy Państwo, tak jak wiecie, poza tym wsparciem usługowym może jeszcze też dopowiem, że rozpoczęliśmy wczoraj remont, adaptację tak naprawdę parteru szkoły podstawowej w Cieplicach pod mieszkanie wspomagane dla dwóch osób. Jest to bardzo ważna
bardzo ważna dla nas usługa, dlatego że, drodzy Państwo, również jeżeli chodzi o wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, często są takie sytuacje, że my po prostu tego wsparcia całodobowego wymagamy też na terenie naszej gminy. Takiego krótkotrwałego, żeby nie umieszczać osób w domach pomocy społecznej, żeby na przykład nie kierować ich do ZOL-u, tylko tymczasowo na okres jakiejś sytuacji kryzysowej potrzebujemy mieć takie właśnie mieszkanie zmagane z koszykiem usług i to mieszkanie już będzie używane od... Na pewno mam taką nadzieję, ma być od 1 sierpnia 2023 roku. Również, drodzy Państwo, w ramach wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, wykluczonych tak naprawdę transportowo, udało nam się zakupić w końcu samochód. Samochód to jest samochód 8-osobowy. Jest on właśnie w tym momencie tutaj w firmie w Rzeszowie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Od 1 lipca, drodzy Państwo, będziemy świadczyć usługi door to door, tak zwane od drzwi do drzwi. Poza takimi usługami, czyli przewóz osób starszych do szpitala, do lekarza pierwszego kontaktu, do urzędu, na pocztę, do sklepu, planujemy uruchomić takie wsparcie, to będzie takie cykliczne, na przykład w środę na rynek do Przeworska. Dosłownie, dlatego że część osób, drodzy Państwo, jak sobie zdajecie sprawę, nasza gmina, pomimo tego, że jest bardzo, gęstość zaludnienia nie jest duża, prawda, bo to jest tylko 4229 mieszkańców, jednakże jeżeli chodzi o rozległość terytorialną naszej gminy, to jest jedna z największych, największa gmina w powiecie przeworskim i często te osoby, które mogą korzystać, na przykład starsze, które są wykluczone komunikacyjne, korzystają jedynie z handlu obwoźnego. A wiemy dobrze, jak ten handel obwoźny wygląda, bardzo często są to produkty dużo droższe niż po prostu w takim normalnym sklepie, a taka usługa poprawi po prostu jakość życia tych naszych mieszkańców. Jeszcze oczywiście wspomnę, że prowadzimy kluby seniora, 45 osób objętych wsparciem, jedziny dom pomocy, aktualnie 28, w tym jedna pani z Ukrainy. Drodzy Państwo, tak jak Państwo wiecie, jeżeli chodzi o naszą ocenę zasobu pomocy społecznej, to te zasoby pomocy społecznej rokrocznie coraz wzrastają. Poza tymi zasobami, o którym Państwu powiedziałam, zajmujemy się także świadczeniami rodzinnymi. To też Państwo wiecie. Wystawiamy zaświadczenia do czystego powietrza. Tych zaświadczeń, drodzy Państwo, w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo dużo. Około 100 zaświadczeń wystawiliśmy w czerwcu, więc tutaj w związku z tym nowym programem wzrasta liczba mieszkańców gminy, którzy korzystają z dofinansowania właśnie remontów w ramach czystego powietrza. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy tutaj nowe zadania, dodatki węglowe, dodatki do drewna, prawda? Więc tak naprawdę tutaj tych zadań, jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych i o ogólne zasoby pomocy społecznej, jest bardzo dużo. Nie wiem, co mogłabym powiedzieć. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to ja służę tutaj odpowiedzią. Myślę, że tak pokrótce, jeżeli chodzi o te zasoby i pomocy społecznej, Państwu przedstawiłam. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani również. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania tutaj do tego raportu? Proszę bardzo, pan radny. Chciałem zapytać o odpłatność. Czy to będzie jakaś odpłatność za przewóz tych ludzi niepełnosprawnych, powiedzmy, do lekarza? Czy to będzie, kto będzie za to płacił? Do sierpnia będzie to bezpłatne, dlatego że mamy ten projekt, jest to w ramach projektu opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. A później po prostu będę się nad tym zastanawiała, bo od września, jak się wszystkie projekty skończą, będę myślała, jeżeli mi się uda, a mam nadzieję, że się uda, bo będą nowe nabory wniosków, powiem tak. Na razie jest harmonogram naboru. Wiem, że w lipcu będzie ogłoszony nabór z WUP-u na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Ja w ramach tego wniosku planuję po prostu tutaj objąć, pisać projekt na wsparcie dla osób starszych, kluby seniora i również tutaj zabezpieczenie tego transportu i rozpocząć realizację od września, tak żeby po prostu pokryć finansowanie. Jeżeli nie, wprowadzimy na pewno odpłatność. Przemyślimy sobie to tak samo, jak jeżeli chodzi o mieszkanie wspomagane, bo ta odpłatność też jest konieczna, dlatego że, drodzy Państwo, tak jak nawet ja widzę, powiem Wam, jeżeli chodzi na przykład o rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego. W tym punkcie, jak myśmy otwierali go w styczniu bieżącego roku, tak naprawdę mieliśmy tylko 300 godzin bezpłatnych na realizację zadania.
potem w lutym okazało się, że tak naprawdę, drodzy Państwo, mi wystarczy pieniędzy na bezpłatne świadczenie usług do kwietnia, dlatego że po prostu tutaj mamy dodatkowe takie pieniądze jakby z oszczędności, które nam zostały z projektu na Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. Ja spotkałam się z tymi rodzicami i mówiłam o tym, że po prostu nam się skończą te pieniądze i te usługi będziemy musieli wpłacić odpłatnie. Więc, drodzy Państwo, powiem Wam, że nikomu to nie przeszkadza. Bo jeżeli usługi są świadczone na dobrym, jakościowo poziomie, one są świadczone przez naprawdę wyspecjalizowaną kadrę. Mamy świetnego neurologopedę, dobrego psychologa, dobrego psychiatry dziecięcego i ci rodzice na przykład stwierdzili, że zamiast jeździć do Przeworska 35 km gdzieś do Rzeszowa Biłgoraja, oni wolą na miejscu skorzystać z takiego wsparcia, które mają na miejscu. Sądzę, jeżeli chodzi o ten transport door to door, to jeszcze jedną rzecz powiem. Ja wiem, że tutaj w Lubelszczyźnie, jak pani tutaj, jeżeli była u nas pani szkoląca, taki ekspert, która właśnie szkoliła nas z zakresu tutaj deinstytucjonalizacji usług społecznych, mówiła o tym, że na Lubelszczyźnie jest taki transport, który nawet funkcjonuje tutaj też prowadzony przez gminę, czy też przez pomocy społecznej, bardziej przez gminę, który również funkcjonuje w niedzielę i wozi ludzi do kościoła. I on jest odpłatny i naprawdę ludzie są zainteresowani, ludzie po prostu płacą. I jeszcze jedną rzecz powiem. Z kolei w powiecie lubaczowskim jedna osoba prywatna wprowadziła sobie po prostu taką taksówkę dla seniora. Po prostu założyła firmę i niesamowicie dobrze to działa na terenie całej gminy. Po prostu ludzie z tego korzystają, więc myślę, że tutaj tak naprawdę, jeżeli nawet chodzi, bo zdajemy sobie sprawę, że mamy te problemy komunikacyjne, prawda? Więc tutaj taka usługa będzie naprawdę dobrą usługą, a jeszcze dlaczego mi na niej bardzo zależało? Dlatego, że drodzy Państwo, jak się skończy finansowanie Niedzielny Dom Pomocy, to tym samochodem przewieziemy jeszcze uczestników do Dziennego Domu Pomocy, prawda? I nie będziemy musieli wtedy płacić około 10 tysięcy za transport z PKS-u, tylko tutaj naprawdę będzie chodziło o paliwo i wynagrodzenie, które no na pewno będzie tańszym kosztem. Dziękuję. Dziękuję również. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę już więcej pytań, więc przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego spotkania. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum Rady, proszę. Proszę bardzo, Pan Wójt. Ja tutaj może wykorzystując informację, o której Pani Dyrektor przed chwilą powiedziała, jeżeli chodzi o ilość wydanych zaświadczeń do czystego powietrza, chciałbym przypomnieć, że nasza gmina jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków z czystego powietrza. Pan sekretarz kiedyś tam znalazł dane, nie wiem czy jeszcze pamięta dokładnie, ale to po prostu pomiędzy naszą gminą, a załóżmy pozostałymi gminami z powiatu przeworskiego, to jest dosłownie przepaść. Tak bardzo jesteśmy liderami. No ja przypomnę, że w dziedzinie ochrony środowiska, w dziedzinie troski o czyste powietrze, to naprawdę mamy się czym pochwalić. Mamy największą zdecydowanie ilość instalacji fotowoltaicznych przypadającą na jednego odbiorcę. No długo my jako gmina i nasze obiekty byliśmy z tyłu, natomiast teraz to też zdecydowanie się zmieniło. Natomiast jest prowadzony monitoring powietrza. On jest prowadzony w dwóch punktach. Jest prowadzony w Szkole Podstawowej w Adamówce, ale też w Urzędzie Gminy. Na naszej stronie można zobaczyć dane dotyczące zanieczyszczeń występujących w powietrzu i myślę, że jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby były przekroczone jakiekolwiek normy. Natomiast proszę sobie uświadomić, jeżeli w samym maju zostało wydanych 100, od maja do czerwca 100 zaświadczeń, zakładamy, że część tych wnioskodawców nawet załóżmy, że nie złoży wniosku skutecznego, to potencjalnie zainteresowanych jest 10% właścicieli mieszkań. To jest. Także to muszę powiedzieć, że tak jak w każdej dziedzinie, zresztą mówiłem to na wczorajszych komisjach.
ludzie bardzo lubią czerpać z przykładu sąsiada i my w pewnym sensie przełamaliśmy pewną barierę. Zaczęło się to od odnawialnych źródeł energii. Przecież wiemy, ile instalacji powstało, chociażby instalacji fotowoltaicznych, powstało poza programem OZE. Powstają, proszę? Może nawet więcej. No wiadomo, że nie mamy tutaj szczegółów. Tak, tak, także tutaj jeżeli uda się przełamać po prostu i wytworzyć zainteresowanie danym działaniem, to ono się niesamowicie rozwija i tutaj my możemy się tym jako mieszkańcy gminy oczywiście, nie? Ale to jakoś udało się zaszczepić. Nikt nie mówi tutaj o ideologii, że to czyste powietrze. Ludzie po prostu biorą przykład jeden z drugiego i w tej dziedzinie po prostu są realizowane przedsięwzięcia właśnie w tym zakresie na bardzo dużą skalę. Także to jest bardzo pocieszające. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy? Nie widzę już więcej spraw. Rozumiem, że wszystkie tematy wyczerpane. Chciałem serdecznie podziękować za udział w sesji panu wójtowi. Dziękuję serdecznie panu sekretarzowi, jak również pani skarbnik. Serdecznie również dziękuję pani dyrektor. Dziękujemy również za to wszelkie wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo panom radnym. Dziękuję serdecznie pani protokolant, jak również pracownikowi gminy, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.